пачатку года колькасць спагнанняў для белсатаўцаў перакручыла 30. Чаму і навошта ўлады караюцца журналістаў незалежнага тэлеканалу? Аркадзь Несцярынка. До обеду репортерка Катерина Андреева и оператор Сергей Ковалев были покараны штрафом у 1150 рублей каждый, а после обеду журналисты Олесь Сивич и Мария Арцебашева отримали штрафы 805 рублей каждый. Усих признали виноватыми у незаконном вырубе медиапродукции. Працы без аккредитации на користь телеканалу Белсат. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że o życiu człowieka bardzo wiele decyduje przypadek. No bo człowiek trafia albo tu, albo tam. Jest taki film dobry Kieślowskiego, Przypadek właśnie, pokazujący, że można w różny sposób się może człowieka życie rozwinąć w zależności od tego, na co trafi. Prawda? I byłam w 2004 roku po raz pierwszy byłam na Białorusi, nie tak dawno w gruncie rzeczy. Pamiętam, że był to jakieś lato 2005, kiedy tu szef mnie zapytał, zaraz, ale ktoś ma jakieś, trzeba jechać tam, natychmiast trzeba jechać, jak ktoś ma akredytację, a ja miałam jeszcze od 2004 roku akredytację z wyborów po prostu. Mówię, no ja mam akredytację, to nie ma problemu. No dobra, no to wsiadaj i jedź. I od wczorajszego wieczora trwa protest. O wejściu do budynku Polacy mogą zapomnieć, drzwi pilnuje milicja. Równie bezsilne były władze związku wczoraj, gdy wyprowadzono z budynku około 20 osób i kilku dziennikarzy. Redaktor Agnieszka Romaszewska została zatrzymana wkrótce po tym, jak dojechała do Szczuczyna. Usiłowałam tam zapytać jednego z panów, którzy wczoraj podobno wypowiadali się w telewizji. Jak tylko do niego podeszłam, to natychmiast mnie zapytano o akredytację, a jak się okazało, że nie mam jej ze sobą w ręku, to mnie zatrzymano. Romaszewska miała nadać relację ze zjazdu starych władz Związku Polaków na Białorusi, popieranego przez białoruskie władze. Ponad rok temu w Grodnie próbowano odłączyć telewizję polską. Jednak po interwencjach w prasie białoruskiej program wrócił. Ja teraz właśnie rozumiem ból i rozczarowanie swojej córki, która wie, że o godzinie 20 może obejrzeć sobie dobranockę, a tutaj wczoraj taka przykra niespodzianka się wydarzyła. W Grodnie w każdym telewizorze można było odbierać dwa programy telewizji białoruskiej, program lokalny i pierwszy program telewizji polskiej. Kilka dni temu białoruski MSZ sporządził listę 40 tysięcy obcokrajowców, którzy mają zakaz wjazdu na terytorium tego kraju. Wczoraj na teren Białorusi nie wpuszczono dziennikarki TVP Agnieszki Romaszewskiej. Powodów tej decyzji też nie podano. Na ulicach Grodna, jak sobie chodziłam, to nagle stwierdziłam któregoś razu, jakaś kobieta się ze mną przywitała. Nie znam jej. Potem kolejny raz mi się zdarzyła taka sytuacja, ktoś mówi, zdrastwicie. I dopiero po jakimś czasie zastanawiałam się, myślę, zaraz, ja już rozumiem, to oni po prostu mnie poznali z telewizji, oni muszą oglądać, oglądają pewnie polską telewizję i musieli mnie zobaczyć pewnie tam, no bo skąd oni mogli wiedzieć. I z tego powstała, jakby to była pierwsza myśl o Bielsacie wtedy, myślę sobie, zaraz, jak oni oglądają polską telewizję, to tym bardziej by swoją oglądali chyba, pomyślałam sobie, no i jakby tak się zaczęła ta cała historia. Graliśmy kiedyś w Mińsku,
jakieś 4 lata temu na Białorusi u was w kraju. Znam muzyków białoruskich zespołu NRM. To są moi koledzy. Bardzo ich podziwiam, bo robią swoje. U nas w Polsce w latach 80. mniej więcej wtedy, kiedy zaczynałem grać, było bardzo ciężko. Myślę, że podobnie tak jak w tej chwili u was. Ale tak jak mój zespół, jak i wiele innych nie wymienialiśmy, robiliśmy swoje. Mówię do wszystkich ludzi, którzy tworzą cokolwiek na Białorusi. Mówię do muzyków, do filmowców, do plastyków. Róbcie swoje. To naprawdę warto. Wszystkiego dobrego. Muniek Staszczyk, Tilaw. Trzymajcie się, ja wiem, że będzie lepiej. W Polsce był 2005-2006, była wielka moda na Białoruś i powstały najrozmaitsze inicjatywy i koncerty, przecież były raz do roku koncerty, nawet do tej pory są, ale teraz to już nie jest taka impreza, kiedyś to były gigantyczne imprezy w Warszawie. A znowu się ci Polacy przyczynili, bo to naprawdę zaczęło się od tego, że w telewizji polskiej, w programie pierwszym funkcjonował bez przerwy, nieustannie pokazywane było to Grodno i ta Angelika i ja tam na tych stand-upach i tak dalej. No i to rzeczywiście ludzi bardzo pociągnęło, przyciągnęło. No i to wszystko przemawiało strasznie do wyobraźni. Mam nadzieję, że przez to, że i telewizja, i to, że do was dotrze, że będziecie mogli spokojnie myśleć o tym, że nie tylko wam jest teraz słabo. Nam też było słabo, ale się udało. Gorzej, lepiej, nie wiadomo, ale przynajmniej wolniej i swobodniej. Życzę, żebyście słuchali tego programu, żeby wam było dobrze, żebyście byli spokojni. To tylko chwila. Warto czekać. Trzymajcie się. Witanie, to ja Borys Szyt, do zustreczy na kanale Bielsat. Witanie, to ja Borys Szyt, do zustreczy na kanale Bielsat. Okej. Okay. Witanie, to ja Borys Szyt, do zustreczy na kanale Bielsat. Był taki duży budynek, w tej chwili już zburzony, tutaj na Woronicza, budynek A. No i on miał 10 pięter i w tych piętrach się mieścili różni dyrektorzy. No i myśmy biegały to do jednego, do drugiego, tylko w górę, w dół, załatwiać jedną sprawę, załatwiać drugą, prosić o to, prosić o tamto. Przyjaciółka Beata nazywa to, że to był czas biegania po schodach. A potem mieliśmy pierwszą siedzibę już na Placu Powstańców. Prowadziliśmy się do tego, do takiego czegoś, co było kiedyś laboratorium taśmy światłoczułej w dawnych czasach, a myśmy to nazwali prosektorium, bo to było całe kafelkami wyłożone. Tutaj jesteśmy w naszym nowym newsroomie, który nazywamy jako kostnica albo prosektorium. Tutaj, proszę Państwa, mamy ścianę monitorów, współczesna ściana monitorów. Z odzysku mamy monitorki. Jeszcze co prawda w kurzu. Tu będziemy podglądać nasze serwisy agencyjne APTN, Reuters. Tutaj mamy zrobić stanowisko ingestowe bądź montażowe. Tu jak widzimy jest jeszcze wszystko w rozsypce. Jak widać pomieszczenie z różnymi dziurami. Tu widzę nasi robotnicy jeszcze mieli takie swoje schowane różne fajne flaszki. Albo to na jakieś tam inne rzeczy. Winko na przykład pili. I to jeszcze jakieś takie wytwórni grecki czy litewski, nie wiem.
Bo to naprawdę wariacki projekt, po prostu wariacki. To parę osób zabrało się za budowę stacji telewizyjnej. Uznało, że zbudujemy. To jest najbardziej niesamowite. Więc po pierwsze, myśmy w ogóle nie wiedzieli, jak to zrobić. Kompletnie nie mieliśmy pomysłu. Przecież nie wiedzieliśmy tak, jak ta technika ma wyglądać, jak w ogóle to ma być technicznie zrobione, jak mamy nadawać. Ja jedno, co wiedziałam, jak informacja wygląda, jak publicystyka, to wiedziałam. Jak szkolenie dziennikarza powinno wyglądać. Зараз я набираю текст, хоча, щиро кажучи, сам ще не веду, які будуть картинки, набразки, які будуть подати текст, бо, на жаль, ще наші колеги з Білорусі тільки-тільки досягають до нас відео, ну і тому мушу некілька версій фактично рихтувати під різні варіанти відео, наприклад, є варіант відео, там, де з людьми, є там, де без людей, будуть без human story. Ну, власне, це і є праця на слуха, коли мусимо ми випробувати шмат варіантів. Ale na przykład cała strona techniczna, cała strona finansowa też, jak to rozliczać, że to są jakieś, że to przecież musi jakieś mieć strukturę finansową, to w ogóleśmy pojęcia nie mieli, a na szczęście wziął to człowiek, który się na tym znał po prostu, no i nam postawił to na nogi. To jest najbardziej niesamowite. Prośba bez fotografowania komputera, dobra? Pan Janusz, tak? Tak. Dziękuję. Bielsat to jest taka droga moja z Polski na Białoruś. I rzeczywiście taka, i to nie tylko moja, to wielu innych osób też, to w całej naszej, zresztą polskiej części zespołu. Potem to jest droga bardzo ważna, pokonywania słabości samych naszych kolegów, samych tych, którzy tworzą ten Bielsat. Niesamowitą drogę przeszliśmy, jeśli chodzi o poziom strachu. Dobry. Kontrol, zdają jedziecie? Tak. Cel pojazdki? Białorusy. Minsk. Co działali za granicą? Ja żyłem w Warszawie. Mhm. Ja. Co z sobą wieziecie? Zapreśnione ograniczenie przemieszczenia towarów. Вот это все, что вы везете? Нет, еще там. Еще там, да. Хорошо, вот это. Таблетки не такие. Вот и еще там. Ой, камера новая? Нет. Тоже бушная. Да. Покупали ее за границей? Да. А ей 3 года. Угу. Добрый день. Na mapę dzisiejszej Europy stwierdziliśmy, że właściwie nie zniknęła już żelazna kurtyna, nie ma jej, został tylko taki kawałek, mały, zardzewiały kawałek na naszej wschodniej granicy. I to jest właśnie ten kawałek żelaznej kurtyny, który nas oddziela od Białorusi. I myślę, że zarówno ja, jak i koledzy pomyśleliśmy sobie, że dobrze byłoby coś z tym kawałkiem żelaznej kurtyny zrobić. I właśnie ta telewizja jest takim sposobem na pokonywanie tej resztki zardzewiałej żelaznej kurtyny.
jak zdejmuje się logo, musimy zdjąć, musimy pójść bez logo. 6, tylko bez logo. 4, 5. Proszę. Dobrze, nikt nie zostanie. Jest, logo zdejmujemy. Pierwszy Białorusi tak ładne i niezależne do ładu. Zdejmij logo, zdejmij. Dobrze, proszę Państwa, robiliście to kiedy? No bo dopiero pierwszy raz, więc nie ma problemu. Witam gospodarstwa, telekanał Bielsat. Zapraszamy Was na to show forum. Studio Bielsat. A kto w ogóle jest wydawcą? Pani jest wydawcą? To Pani nam mówi, kiedy trzeba zdjąć logo, a kiedy... Dobra? To już najgorsze jest pierwsze 10 lat. A potem jak go widzi. Kiedy w 2006 wpadliśmy, a czy też mogę powiedzieć, ja wpadłam, na pomysł, żeby zakładać ten Bielsat, to w tym samym czasie Amerykanie zarządzili zrobienie badań, z których i analizy, czy można założyć telewizję dla Białorusi. Wtedy oni też to rozważali. I odpowiedź była, że nie można, bo to się nie da, to będzie zbyt kosztowne i raczej niemożliwe technicznie. Witanie. Рада вас бачить. А ви що, в Мінськ їдете? Так, ну. Така несподіванка. Я так само в Мінськ їду. І, блін, так нечекано вас тут зустріти. Як поживаєте? Добре, ну то сядай, сядай, сядай тут. Nie, no właśnie 10 lat pracy. Właśnie ty, jak żeśmy powiedzieli, że ty 2008 rok pracowałeś tam, no to po prostu, wiesz, jak sobie to pomyślę, jaki poziom był jeszcze wtedy, jakśmy uczyli właśnie tych ludzi tam podstawowych rzeczy, żeby on w ogóle wiedział, gdzie kamera ma obiektyw, no. A teraz my mamy po prostu masę profesjonalnych, naprawdę profesjonalnych ludzi. I bardzo często się tak zdarza, że świetlówki nie mają pełnego spektrum światła. To znaczy, że jakiegoś tam koloru brakuje w tej żarówce. Nasza kamera zmierzyła temperaturę barwową na tej białej kartce. Tak, w amerykańskim planie zróbcie. To jest ten plan amerykański, tak jak u kowboi widać pistolety. Amerykański jest gotowy. W amerykańskim planie jak to zrobicie, a później po 10 krokach się zatrzymujecie i oni wtedy wam będą się przybliżać aż do takiej bliskiego i przejdą obok was. Dobrze? I tutaj opatrz, będziecie szli przed nimi, obaj, idziecie przed nimi, zrobicie 10 kroków do tyłu, zatrzymacie się i oni przejdą między wami. Ty z tej będziesz z tej strony, oni z tej i wyjdą wam z kadru, a wy musicie na statyce wytrzymać ten kadr tego minięcia. Dobra? Przywozili tych ludzi tutaj na szkolenia, to bardzo często ja miałam takie spotkania z nimi po każdym szkoleniu i mnie pytali, a czy wy nam zapewnicie bezpieczeństwo? No i ja musiałam powiedzieć ze smutkiem, że niestety nie. Rewizje, aresztowania i przesłuchania w Mińsku, Brześciu, Witebsku, Grodnie i Berezie. Funkcjonariusze KGB zatrzymali reporterów telewizji Bielsat. Bielsat to ryzyko, podejmowanie takiej pracy to jest ryzyko, ale nasi dziennikarze na szczęście są ludźmi wolnymi. Ale właśnie są, ale żeby być wolnym, to musisz się nie bać. Yeah.
камеру, блядь! Выключ камеру, блядь! Я бы хотела спросить вас, почему вы не хотите? Кого? Белсат. Белсат. Сейчас, честно говоря, ни разу не видел передач этого канала, но поинтересуюсь, почему. Вы хотите быть журналистом Белсата? Нет, не хочу, просто... Мы вас приглашаем. Просто я знаю, что они работают в Варшаве и работают на белорусском языке, и они жалеются, что они просто для них невозможно получить аккредитацию, чтобы им... чтобы они могли здесь работать. Наверное, не совсем. Я точно еще раз говорю, не знаю, но мне кажется, одна может быть причина. Если они антибелорусскую пропаганду там ведут на этом канале, то и правильно делают, что соответствующие структуры их не регистрируют в Беларуси. Если они приедут к нам с добром, и объективно будет освещать события, но с добром. Пожалуйста. Myśmy się czterokrotnie starali o rejestrację biura. No my jakoś jesteśmy pod tym względem niechętnie widziani przez władzę. No niechętnie widziani przez władzę, ale ja uważam, że to jest taki właściwie jakby order nam dali. No. Nie jest tak łatwo wiedzieć, jak coś takiego stworzyć, bo to wymaga iluś elementów różnej wiedzy. I w moim przypadku jedną z ważniejszych elementów wiedzy, który, dosyć unikalnych, bo wcale nie tak dużo takich ludzi jest, to była wiedza z opozycji jeszcze. Fakt jest taki, że ja mam taki przywilej urodzenia się w bardzo specyficznym środowisku. Ja to uważam za przywilej, to znaczy to tak mi Pan Bóg zrządził. A jak się ma coś, że Ci Pan Bóg zrządził, to należy tym się dobrze rozporządzić, dalej umieć coś z tym zrobić. No ja rzeczywiście w takim środowisku się urodziłam i wychowałam. Dało mi to wiedzę na przykład o tym, jak się funkcjonuje w reżimie totalitarnym, autorytarnym. I Bielsat, który właśnie jakby trzeba stworzyć było, on działa w tej chwili pod tym reżimem autorytarnym, no to ja mniej więcej dokładnie, znaczy może dokładnie nie, bo wszystko się od siebie trochę różni, ale mniej więcej wiem, czym to pachnie. Bądź co bądź, Białoruś jest jednak spadkobiercą niewątpliwie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielkie Księstwo Litewskie to jest, ja to zawsze tak mówię, że to jest taka wielka zatopiona Atlantyda. Takie coś, czego już nie ma. Wielki ląd, którego nie ma, który zatonął. Polska no, była w związku historycznym z tą Litwą. Było kilkaset lat wspólnej historii. To jest po prostu super, super ważne z przyczyn czysto politycznych. Znaczy, jeżeli tam nie będziemy mieli niepodległego czy niezależnego kraju, jeżeli nie będziemy mieli chociaż potencjału na taki kraj, to będziemy tam mieli Rosję. Ну что, вы тут? Чекаєте новини? Ну что ж, это вельми добра, тому что уже от 8 вересня у живым эфиры от понеделку до пятницы студия Белсат распочинает свою працу. И что ж, спадарство, новины, подеи у Беларуси, у замежи, усё, чего не могло обминуть наше пильное журналистское вока. Запрошаю вас я, Валер Руселик. Сустренимся. Надыходзіць новы год і новы сезон. Мы змяняемся і стараемся быць лепшымі. Мы расцем і пашыраемся. І з новага году расце і пашыраецца жывы эфір Белсату. Ужо на наступным тыдні Верховная Рада назаве сваю ўсходнюю суседку агрэсарам і акупантам. Які чарговы крок можа зрабіць Кіеў? І якую ролю ў гэтым працэсе адводзіць Беларусі расійская прэса?
тут есть место для каждого из вас. Мы ждем вас. Za pieniądze, które są równe 5 dniom nadawania Russia Today, bo to nasz budżet roczny właśnie to jest 5 dni nadawania Russia Today, robimy po prostu normalny program na żywo. Także udało nam się to po raz kolejny. Дорогая Светлана Алексеевич, Шведская академия поздравляет вас и просит принять Nobelivskoju premio goda voblasti literatori iz ruk jivu vilišestva karalja. Kiedy Svetlana Aleksijewicz dostała Nobla, to ja byłam absolutnie przekonana, że my musimy to pokazać. No i okazało się, że koledzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania. To znaczy udało nam się wykonać transmisję. Bardzo ładnie to opisał potem kolega ze Swobody, który opisał w takim reportażu, gdzie pojechał do miejsca urodzenia Svetlany Aleksijewicz, rozmawiał z jej nauczycielami i tam generalnie rzecz biorąc był to taki przygnębiający obraz postsowieckiej Białorusi, ten reportaż. Ale miał jeden taki jasny momencik, a mianowicie poszukując drogi wyjazdu, on zaszedł do bazy maszynowej, do traktorzystów. I u traktorzystów się zapytał właśnie, gdzie tam ma, czy tutaj pojechać, na co robi. Pytają się go, on mówi, że właśnie o tej Aleksijewicz taki robi reportaż. No tak, tak, wiemy, no Nobla dostała na Bielsacie, żeśmy widzieli. Proste słowy, proste rzeczy, proste słowy. Znaczy ja zawsze wyobrażałam sobie, a może nawet teraz wyobrażam sobie bardziej niż kiedyś, że Bielsat to powinien być pewnym centrum kulturalnym. Jeżeli kraj ma żyć, to muszą być w nim uruchomione elity. A te elity muszą też mieć jak tworzyć i mieć jak dzielić się tym swoimi, tym co tworzą. No bardzo dobrym przykładem tego jest właśnie Narodny Album. To był też taki rzut na taśmę. Myśmy weszli, nie umiemy robić tych musicali, ale zrobimy. No i rzeczywiście udało nam się to wystawić w Operze Podlaskiej w Białymstoku. Czy streamy okazały się być po prostu w tym momencie przebojem? Посмотрите, какая пенсия. 1779. 1050 идет за квартиру. За 700. Можно за 70 рублей месяц прожить? В марте 2017, teraz w marcu były te protesty darmojedów. I widziałam, jak nasi ludzie pracowali na tych streamach, jak oni rzeczywiście wyglądali. Byłam naprawdę dumna w najwyższym stopniu z nich po prostu. Telekanał Belsat przeciągnie transliację z Placu Lenina u Pińsku, gdzie zaraz odbywa się akcja suprać dekreta numer 3. Skolichnął się naród, już nie będzie tego, co oni chcą. Roboty w stronie nie ma, roboty nie ma. I z bezrobotnych, ja też bezroboty, dzięki dzierut. Nas za to pić. А это Менский марш недармоедов. И поглядите, коли ласка, 3000 удельников собрались тут сегодня. Возмущение, что народ образили, обозвали тунеядцем. Самый трудолюбивый народ, да? Набрали от него все правы. To znaczy byliśmy razem z ludźmi, pokazywaliśmy ich, dokładnie ich, pokazywaliśmy ich na miejscu, nasi dziennikarze z nimi byli i było absolutne przekonanie ludzi, to było widać zresztą po liczbie odbiorców, które mieliśmy, że rzeczywiście my im pokazujemy to, co naprawdę jest i to, co się dzieje, że jesteśmy z nimi. Ruszajcie, nie mieszajcie projezdu.
Кто вы? Не мешайте проезду. Выше. Давай, давай, не знаю. Что тут отбылось? Представьтесь. Представьтесь, коли ласка, прямой эфир телеканала Белсат. Кто вы? Тихо. Уберите, уберите руки. Руки, Дима, руки. Дима! Скажите, что отбылось? Я не знаю, мужчина бежал, его взяли и забрали, его рвали, просто рвали. Объясните, объясните, спросите у них. Без формы были, без да, формы. Да, да, без формы. Спробуют затримать еще дальнейших людей. Мы этим промою трансляцию не переключать. Niszczy się znacznie łatwiej niż buduje. Jakby zniszczyć Bielsat i go całkowicie, jakby się okazało, że się jakoś rozpadł, jakiegoś podu się rozpadł, to co by z niego zostało? To znaczy zostałoby trochę w ludziach. To by tak, zostałoby trochę dorobku filmowego, dorobku programowego. Ale wbrew pozorom naprawdę niszczy się strasznie szybko. To się aż człowiekowi, aż dziw, że to wydaje mu się, że się tak żyje, ale to patrzysz, a po roku już właściwie tego nie ma, a po dwóch już resztki rozgania wiatr. Bo to jest niesłychanie nowatorski, nietypowy projekt tak naprawdę. Właściwie jedyny w swoim rodzaju taki projekt. Cały czas trwa taka walka, czy to się uda. Kiedyś ten dzień nawet po najdłuższej nocy jakiś następuje. Nie chcę straszyć, ale ta noc przed nami jeszcze trochę potrwa. Белсат дает противоположную, объективную, справедливую, правдивую информацию о том, что есть другое наше будущее. Белсат – это один промень, кому я доверяю, где можно включить и почуть то, что… почуть правду. Правду про свет, про нас, про то, что деется в Беларуси. Перш за все, я хочу подякувати усім особам, хто спричинився до створення телеканалу «Белсат», усім журналістам і тим фундаторам, які підтримували гэтыя гады незалежний телеканал «Белсат», бо ён стався той самой сапраўднай пляцоўкай, на якой кожны грамадзянін мог выказаць сваю пазіцію незалежна ад палітычных поглядаў. Каб мы не апрацілись,
это самое Белсату, по первому звонку они всегда освещали наши самые горячие события. То собрания были, то кто-то к нам приезжал, кто это самое. Другие СМИ не дозвонятся, потому что они говорили, если ваш вопрос нас заинтересует, мы с вами свяжемся. На этом точка. А Белсат постоянно с нами все проводил горячие моменты нашей борьбы. Мы смотрим этот телеканал Белсат, мы хотим, чтобы он существовал, он помог нам в нашей проблеме, чтобы не закрыли нам свиней держать из-за комплекса. Мы хотели, чтобы этот канал работал. Але то направда, этот телеканал есть потребный для нас, для нашего сообщества. Большую часть мне нравятся новости, что рассказывают, вот что в Беларуси делается, рассказывают всю правду. Вот. Большую часть мне нравится вот смотреть вот эти все передачи, что вот разваливают колхозы, вот это все вот такое, что в стране делается.